Za nami 23. edycja Dni Istebnej. Drugi dzień upłynął pod znakiem emocji i rywalizacji. O tytuł najpiękniejszej góralki walczyło 11 pięknych dziewczyn. Góralki zaprezentowały się w trzech kreacjach. W pierwszym wyjściu widzowie mogli zobaczyć je w sukniach ślubnych. Kandydatki zaprezentowały także zwiewną wakacyjną garderobę oraz obowiązkowo stroje góralskie. Warto zwrócić uwagę, iż w tym roku po raz pierwszy w konkursie wzięły udział również dziewczyny z Zaolzia. Zawsze nieśmiało nasze dziewczyny podchodzą do tego konkursu i jakoś tak frekwencja spadała. I my uznały, zwłaszcza Anetka, że bierzemy Łościnne Gminy i właśnie Zaolzio, czyli kulturowo my są identyczni, są w tym roku cztery kandydatki i to naprawdę dziewczyny bardzo inteligentne, śmiałe, utalentowane i myślę, że właśnie Dni Istebne mają integrować tu naszych sąsiadów po stronie słowackiej, czeskiej, bo taka była idea tych dni i to właśnie się dzieje, bo te dziewczątka nam przyjechały, a cztery ze Zaolzio. Dziewczyny oceniało profesjonalne jury. W jury mam panią Lucynkę Grabowską, to jest studio model z Bielska-Białej, która przyprowadziła no Miss właśnie Beskidów tegoroczną, panią Kasię, mistera Beskidów, pana Wojtka. To jest nasze trzyosobowe jury tych fachowców. A potem mamy regionalistów, tu jest nasz Robert z Bystrzycy, który tańcował w zespole zaolziańskim właśnie Bystrzycy. Mamy naszą Urszulę Gruszkę, która całe życie zespoloczką i te zespoły prowadzi. I moja skromna osoba, dyrektora gminnego ośrodka, więc na bogato. A na co jurorzy zwracali uwagę? Powiem szczerze, że mi się gusta zmieniają. W tym roku zauważą takie coś, że ta góralka to musi być taka, wiecie, taka do tańca, do różańca. Najbardziej mnie urzeka charyzma. Charyzma, czyli musi być to taka charakterna kobieta. Tak, jak najbardziej naturalna. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Po długiej i burzliwej naradzie zdecydowali, iż tytuł najpiękniejszej góralki powinien powędrować do Sylwii Polok z Istebnej. Nie spodziewałam się. Dla mnie wszystkie koleżanki moje są zwycięzczyniami i są najpiękniejsze dla mnie. I kompletnie się tego nie spodziewałam. Wybrano także m.in. Miss Warkocza, Miss Publiczności, Miss Tańca oraz Miss Uśmiechu. W przerwach między wyjściami dziewczyn nie zabrakło prezentacji tanecznych oraz wokalnych. Wystąpiły także kapele. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.